Ja Państwu wspomniałem, że nastawa ołtarzowa przejmuje koncepcję dekoracji monumentalnej w kościele średniowiecznym, adaptuje ją oczywiście do swoich rozmiarów, do techniki, ale zachowuje bardzo istotne elementy. My mamy wielkie szczęście, że mamy w Warszawie jeden z największych i najpiękniejszych ołtarzy szafiastych, jak mówimy, czy poliptyków malowanych, pochodzących ze stosunkowo wczesnego okresu, z końca wieku XIV, mianowicie ten poliptyk, zwany poliptykiem grudziąckim, dlatego że on pierwotnie stał w kaplicy Komtura, czy Komturskiej Zamku Krzyżackiego w tym mieście, w Grudziądzu. Dlaczego możemy tu się odwołać właśnie do tej wielkiej dekoracji ściennej i częściowo rzeźbiarskiej, która, jak już Państwu mówiłem, wychodzi na zewnątrz kościoła, ale przejmuje tą koncepcję opowiadania o ekonomii zbawienia. Dlatego, że właśnie ten malarz, co nie jest wcale takie częste, wprowadził dwie wielkie kwatery do części środkowej, które pokazują nam najpierw jeden temat: śmierć Matki Boskiej i Chrystusa, który przyjmuje duszę Marii, pokazywano zwykle zgodnie ze starą tradycją jako małe dziecko, które to dziecko Chrystus trzyma na ręku, i w otoczeniu apostołów, którzy zgodnie z apokryfami, z legendami dotyczącymi życia Marii, przyszli, zostali przez aniołów sprowadzeni, często z odległych ziem, ażeby asystować przy śmierci Matki Boga. Druga scena, równie monumentalnie pomyślana, to scena przyjęcia Marii w niebie, jak mówimy, koronacji Marii, chociaż ten termin należy stosować ostrożnie. Jest to po prostu scena, która ukazuje, że Maria została w niebo wzięta do nieba i Maria z duszą i z ciałem króluje w niebie u boku swojego Syna Zbawiciela. Tutaj przyjęto jeden z licznych bardzo wariantów tego przedstawienia, że Maria siedzi ze swoim synem na wspólnym tronie, aniołowie rozpościerają taki znak dostojeństwa i chwały za tą grupą, mianowicie tkaninę złotą. W otoczeniu się ta scena odbywa, w otoczeniu dwóch świętych męczenniczek, które były bardzo popularne w średniowieczu, mianowicie po lewej Barbary, po prawej Katarzyny Aleksandryjskiej. To jest właśnie to, co stanowi w ołtarzu, czy raczej w dekoracji ołtarza późnośredniowiecznego, odpowiednik przedstawienia najważniejszego w dekoracji monumentalnej w kościele malowanym w okresie przedromańskim czy romańskim, gdzie jakaś ważna scena organizowała wszystko dookoła. A co się dzieje dookoła? Ten ołtarz, jak wiele, czy ten poliptyk, jak wiele poliptyków, ma trzy otwarcia, a dwa zamknięcia. Przy stanie otwartym, tylko musielibyśmy sobie te skrzydła stojące na wprost nas, prawda, do nas idące tak pionowo, musielibyśmy położyć na płaszczyźnie tych skrzydeł zewnętrznych. Ta część, tak otwarta, pokazuje życie Marii. Jest to więc bardzo konsekwentny zespół obrazów i tutaj znów ukazuje się, jak dalece oddziaływują te konsekwentne programy wcześniejszej dekoracji kościołów przedromańskich czy romańskich.
Po zamknięciu tych skrzydeł, po ich położeniu na scenę koronacji i śmierci Marii, zobaczymy przedstawienia męki Chrystusa i życia Chrystusa, które ukazują nam, że tym elementem najważniejszym w tej całej historii jest Bóg wcielony, który dokonuje odkupienia. W którego to życiu taką rolę odegrała zasadniczą Maria, ale historia zbawienia jest tutaj opowiedziana na 8 kwaterach, bo jak położymy te kwatery, prawda, które widzimy na razie tak do nas zwrócone pionowo, czy swoimi krawędziami, to zobaczylibyśmy historię męki Chrystusa i jego chwalebne zmartwychwstanie w 8 kwaterach, które opowiadają w ten sposób życie Chrystusa. To jest znów tylko trochę uproszczona, zmniejszona wersja tego, co rozwijały wielkie cykle, które organizowały dekoracje kościołów wcześniejszych. I wreszcie, jeśli nastąpi ostatnie zamknięcie, tam znajdziemy akcent, który już dotyczy człowieka, ale jednocześnie chwały Chrystusa. Państwo potem mogą tam przejść, jeżeli pozwolą kuratorzy, i zobaczą Państwo tam przedstawienie sądu ostatecznego, który zamyka historię ludzkości i pokazuje przyjście Chrystusa w chwale. I jeszcze jedną kwaterę, bardzo interesującą, która do pewnego stopnia podsumowuje to współdziałanie Marii i Chrystusa, mianowicie spotkanie czy dialog Marii Bolesnej z Chrystusem umęczonym. Coś, co zresztą tutaj widać na tym poliptyku, na tym dyptyku właściwie, o czym jeszcze za chwilę parę słów powiem, gdzie widzimy istotę zbawienia rozumianego w późnym średniowieczu jako oczywiście dzieło dokonane przez Chrystusa, ale równocześnie jako dzieło, przy którym współdziała Maria. Nie tylko dlatego, że z jej łona wyszedł Zbawiciel, ale która uczestniczy w męce. Istnieje cała wielka literatura, ja tutaj nie mogę wchodzić w szczegóły, która bardzo wyraźnie mówi o tym, a jej takim szczytowym podsumowaniem jest termin, który się nadaje, który późne średniowiecze nadaje Marii, mianowicie nazywa ją Cor Redemptrix, czyli współodkupicielką ją nazywa. To nie jest dogmat, to jest pobożność, która wyraża się w kulcie maryjnym i ona nigdy nie doprowadziła do uroczystego sformułowania doktrynalnego przez magisterium Kościoła. Ale jest to wiara bardzo głęboka i która właśnie znajduje wyraz zarówno w literaturze, w nabożeństwie prywatnym, paraliturgicznym i w sztuce. Niewielki tryptyk, który pochodzi z Łuczyny na Śląsku i który pokazuje, jak zupełnie inaczej mógł wyglądać, jak zupełnie inaczej mogła wyglądać nastawa ołtarzowa prawie równocześnie, to jest jakieś 20 lat różnicy między nimi, ten jest wcześniejszy, ten jest późniejszy, jak mogła być realizowana. Otóż co my tutaj widzimy? Tutaj wchodzi do środka przedstawienia właśnie przedstawienie, które określamy jako przedstawienie często wyizolowane, przedstawienie kultowe, przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ono jest tym bardziej odsunięte niejako od cyklu wielkich cyklów narracyjnych życia Marii czy życia Chrystusa, bo oto po bokach Marii pojawiają się dwie figury świętych, który nieznany biskup i święta Katarzyna, które to postacie asystują Marii w niebie. Bo tu już jesteśmy w tej chwili w sferze niebieskiej. Jest bardzo stara tradycja terminologiczna, która nazywa taką kompozycję Sacra Conversazione po włosku, bo jest to termin wzięty z listu św. Pawła do Filipian,
który powiada, że losy świętych, tych, do których on się zwraca, przyszłość ich, eius conversatio in celum est. Co znaczy conversatio? To nie jest tylko rozmowa. Owszem, w języku łacińskim ten termin znaczy rozmowa, ale to jest siedziba, to jest miejsce, to jest mieszkanie. Oni są już w niebie i towarzyszą im w chwale niebieskiej inni święci. Bardzo często to są w tej grupie tryptyków czy poliptyków, to są zwykle przedstawiani są apostołowie, którzy dostępują szczególnego honoru w hierarchii niebieskiej, ale w tym przypadku widzimy, jakie znaczenie ma ta tradycja, o której mówiliśmy, odrębnego przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem, bo ona wchodzi i niejako ze sobą wprowadza do koncepcji tryptyku całe zgromadzenie świętych. Różnica jest oczywiście ogromna między tymi dwoma dziełami. Tu mamy narrację, a tutaj jest przedstawienie, które ukazuje nam pojedynczych świętych i ich chwałę w niebie. Trzeba tutaj zrobić taką małą dygresję o znaczeniu przedstawień tych pojedynczych osób boskich. Mamy przedstawienia Matki Boskiej, która tronuje z Dzieciątkiem. Jest to temat niezmiernie popularny, który prawdopodobnie wystąpił już w czasach karolińskich i który następnie rozkwitał wieloma odmianami. To jest przedstawienie Marii, która tronuje i sama jest tronem dla Dzieciątka. Nazywane jest to przedstawienie i słusznie zarówno przez historyków sztuki, jak i już wcześniej przez pisarzy, którzy komentowali te dzieła, Sedes Sapientiae, czyli stolica mądrości. To jest nie tylko aluzja do tytułu Marii, znanego na przykład choćby z litanii loretańskiej, ale to jest przede wszystkim określenie, że Maria jest tronem, na którym zasiadła mądrość Boża, Sapientia, czyli kto? Bóg. Bóg wcielony. To jest jedno z najcenniejszych przedstawień, jedno z najcenniejszych zabytków tutejszej galerii. Ta Madonna z Dzieciątkiem pochodzi z klasztoru cystersek w Ołoboku w Wielkopolsce. Co do jej genezy, czy miejsca, w której została wykonana, są rozmaite poglądy. Nie będę tutaj w to wchodził. Badacze wahają się, jedni proponują tutaj nawet Francję, w co ja osobiście wątpię. Prawdopodobnie tu jesteśmy gdzieś bliżej w Europie Środkowej, być może to są Niemcy południowe. Łączenie przedstawień tych wyodrębnionych z narracją i pewną taką swobodę właśnie dysponowaniu tymi tematami pokazuje tutaj to dzieło, które jest nazywane dyptykiem Winterfeldów. Pochodzi ono z Gdańska, gdzie mamy zestawione ze sobą sceny, które z jednej strony pokazują mękę pańską w jej istotnych fragmentach, wydarzeniach, jak scenę Ecce Homo, która tutaj została pokazana w tej dolnej kwaterze, i podsumowują mękę pańską w tych właśnie wyodrębnionych przedstawieniach, które stanowią jak gdyby całościowe ujęcie tematu. Maria, która tutaj jest przedstawiona z Dzieciątkiem, a zatem ilustruje dogmat wcielenia, i Chrystus umęczony, przy boku którego znajdują się narzędzia męki pańskiej przedstawione na tarczy herbowej, co jest taką pewną osobliwością. I rzecz arcyciekawa, włócznia. Jak wiadomo, włócznia została użyta przez oprawców, żeby przebić bok Chrystusa i stwierdzić rzeczywiście Jego śmierć. Z boku Chrystusa wytrysnęły woda i krew, które były przez ojców Kościoła od początku uważane za fundament, za założenie Kościoła, bo są to dwa
sakramenty, które stanowią podstawę Kościoła, to jest sakrament chrztu i sakrament Eucharystii. Otóż to przedstawienie jest bardzo interesujące, że wysuwa się tutaj w taki zawoalowany, trochę symboliczny sposób Kościół jako ten filar czy fundament istnienia wiary w mękę Chrystusa i w Matki Boskiej, ale co ciekawsze, przedstawia się bardzo określoną włócznię. Włócznię, która była uważana za rzeczywiście włócznię świętego Maurycego, czy włócznię, która służyła temu żołnierzowi do przebicia boku Chrystusa i która była przechowywana w skarbcu jednego z kościołów norymberskich w tamtym czasie i służyła jako jeden z instrumentów, którymi posługiwało się otoczenie w czasie koronacji króla niemieckiego w Akwizgranie. Jak Państwo może wiedzą, dokładna kopia tej włóczni została przekazana przez Otona III księciu Polski Bolesławowi. Innym jeszcze przykładem pewnej, czy przejawem pewnej takiej swobody w operowaniu tematami już to narracyjnymi, już to właśnie bardzo silnie skupiającymi uwagę patrzącego na jednym temacie pobożnym, jednym temacie pobudzającym do nabożeństwa, jest to, że obok tej grupy pasyjnej pokazano przedstawienie, które odnosi się do legendy konkretnej świętej, w tym przypadku Marii Magdaleny, która według jednej z legend została uniesiona do nieba i której Bóg Ojciec wraz z aniołami nakłada koronę. Czym jest korona? Korona jest nagrodą za przetrwanie w trudach życia chrześcijańskiego. Mówi o tym święty Paweł bardzo wyraźnie, mówi o tym ojcowie, że korona to jest nagroda, którą się otrzymuje po wygranym biegu. Wśród tych przedstawień, które się wyodrębniają, jak pamiętacie może Państwo z tego, co mówiłem tam w tej wstępnej części, ważną rolę odgrywa krucyfiks. Krucyfiks jest zawieszany teraz na belce, tak zwanej belce tęczowej, przy wejściu do przestrzeni prezbiterialnej, czyli przestrzeni, w której ma miejsce ofiara eucharystyczna. Zazwyczaj towarzyszą mu tak zwane figury asystencyjne, czyli Maria i Jan, co zobaczymy tam w jednym przykładzie. Mamy przed sobą jeden z najpiękniejszych krucyfiksów, który w tym przypadku przyjmuje postać szczególną. Ten krucyfiks należy do grupy krucyfiksów, które rodzą się w związku ze szczególnym nabożeństwem do Chrystusa, który traci krew w czasie męki pańskiej. Pisarze średniowieczni mówią, że właściwie wystarczyłaby jedna kropla krwi Chrystusa dla zbawienia całej ludzkości. Tymczasem Chrystus ją stracił całkowicie, bo krwawił i krew płynęła z niego potokami. Widzą Państwo tutaj przed sobą rysunek lawowany, czyli podkolorowany delikatnie na papierze. On jest przechowywany w Schnittgen Muzeum w Kolonii. Jest to przykład pochodzący, to malowidło pochodzi z Nadrenii, być może z Nadrenii z Górnego Renu. I pokazuje on nam świętego Bernarda, wielkiego czciciela i krzyża, krucyfiksu Chrystusa umierającego na krzyżu i wielkiego czciciela Matki Boskiej, który modli się do Chrystusa, z którego wypływa krew w bardzo wielu miejscach, we wszystkich ranach. Otóż takie wizje zaczynają mieć osoby pobożne w średniowieczu, które często potem są kanonizowane, poczynając od pierwszej połowy XII wieku i to zjawisko obcowania
z Chrystusem albo umierającym, z Marią cierpiącą pod krzyża, albo z Chrystusem, który dzieli się chlebem apostołami w czasie męki pańskiej. Te wizje zaczynają narastać, zwłaszcza w klasztorach kobiecych, ale także w klasztorach męskich, i one, rzecz ciekawa, otrzymują już wtedy ilustrację, która jest całkowicie zgodna z tym, co tutaj widzimy. Ogromny wypływ krwi Chrystusa z ran, które są po biczowaniu albo po różnych innych uderzeniach, i przede wszystkim ten wielki potok krwi, który wypływa z przebitego boku Chrystusa. Wśród tych przedstawień kultowych, które trafiają do ołtarzy, jakieśmy to widzieli na przykładzie tego tryptyku z Łuczyny, są jeszcze inne. Ja zapomniałem może dodać, że takim przykładem, jak otaczano taką otoczką narracyjną kultową figurę Matki Boskiej, bardzo dobrze ilustruje ten gdański ołtarz, czy nastawa baldachimowa, w której stoi Maria z Dzieciątkiem, zresztą Maria z Dzieciątkiem nie należąca pierwotnie do tego zespołu. Tam stanęła jakaś inna Madonna, ale to już są pewne szczegóły, na którymi nie musimy się tutaj zatrzymywać. Natomiast z tych przedstawień, które zyskują szczególne znaczenie w pobożności, w kulcie prywatnym w późnym średniowieczu, jest Pieta. Badacze się bardzo spierali, jak ona powstała, co ona oznacza. Otóż my nie wiemy, gdzie i kiedy powstało najstarsze przedstawienie Piety. Wiemy tylko, że w kościele karmelitów w Kolonii w roku 1298 stała Pieta, czyli przedstawienie Marii opakującej zmartwego syna, stała Pietą, do której modlili się wierni i którzy za tę modlitwę otrzymywali odpust. Ja tutaj przeczytam Państwu po łacinie, ale zaraz przetłumaczę ten tekst, bo on jest bardzo ważny, który świadczy o tym, że prawidłowym jest nazywać takie przedstawienie Pietą. Statuam Beate Marie Virginis, quam vespertinam et dolorosam compellant, quod Christum e cruce patibulo in matris sinu depositatum representat. Otóż modli, to jest akuzativus, wierni modlą się przed statuą Matki Boskiej, które nazywają nieszporną. Tutaj jest odniesienie do pewnych części nabożeństwa, godzin kanonicznych, w których się szczególnie czci Matkę Boską jako tą, która wydała na świat Syna i która uczestniczyła w Jego męce i która bolała nad tą męką, którą nazywają nieszporną i bolesną. Mianowicie figurę, która trzyma ciało martwego Chrystusa zdjętego z krzyża na swoim łonie, czyli w tym przypadku konkretnie na kolanach, ale w pobliżu łona, które wydało na świat tego Syna. Otóż tu mamy przed sobą taką Pietę z kościoła świętego Macieja we Wrocławiu. Ja zaraz przejdę jeszcze do innej, która jest wcześniejsza, ale ta jest, powiedzmy, szczególnie interesująca ze względu na swój styl i która to Pieta reprezentuje bardzo dobrze właśnie to, co nazywamy stylem albo międzynarodowym, albo pięknym. Tam specjaliści się między sobą różnią co do określeń. Nie mamy tu czasu wchodzić w te szczegóły. Natomiast chciałbym Państwu pokazać, co z tym
stylem, który trwał mniej więcej do roku 1410, dzieje się jakieś 10-15 lat później. Panie Antku, to trzeba moim zdaniem później zadatować. Wraz z narastaniem, wchodzeniem realizmu, który przychodzi z pana ukochanych Niderlandów i który całkowicie zmienia te łagodne, szlachetne, piękne, regularne oblicza w oblicza już nasycone męką i przeżywaniem i który to styl jednocześnie wprowadza zasadnicze zmiany do kształtowania szat tutaj. Tam mamy pietę z Lubiąża, która z klasztoru cysterskiego w Lubiążu, która reprezentuje tą samą tendencję, którą widzieliśmy w tym krucyfiksie mistycznym, to znaczy ukazania męki Chrystusa poprzez boleść Marii, zresztą jest to Maria już w starszym wieku, poprzez napięte rysy twarzy czy głowy Chrystusa i również przez tą efuzję, to wypływanie ogromnej ilości krwi. Ta pieta z kolei ja bym datował trochę wcześniej niż ona jest tradycyjnie w naszym muzeum datowana. Ona jest jeszcze wciąż bardzo bliska tym czterem pierwszym najstarszym pietom, które wyznaczają ten kierunek i które są między innymi pieta Feste Coburg, pieta w Erfurcie i inne. Najkrócej mówiąc, tutaj mamy kilka dzieł, z których może na pierwsze miejsce wysuwa się ta grupa postaci, które stały kiedyś przy filarach Kościoła Świętej Doroty we Wrocławiu i które tworzyły, czyli ilustrowały taki dialog między Marią, tą, która dała, przyniosła wcielenie ludzkości i Chrystusem, który zakończył to wcielenie swoją męką. To jest, można to tak powiedzieć, to jest pewnego rodzaju ilustracja tego, co ja pokazałem Państwu na przykładzie kościoła świętego Sebalda w Norymberdze, ale tam było wyłącznie przedstawienie Chrystusa umęczonego, z tym, że tutaj ten Chrystus pokazuje obydwiema rękoma na bok przebity, czyli obydwiema rękoma pokazuje znamię, czyli dowód swojej śmierci. Ogromną rolę w życiu artystycznym Śląska odegrał malarz, który jest nazywany mistrzem pentaptyku czy poliptyku świętej Barbary, z którego niestety ocalały po pożodze wojennej, ocalała tylko ta część środkowa, która nam pokazuje świętą Barbarę w otoczeniu dwóch świętych Adaukta i Feliksa i w tym przypadku zachowanych, w tej zachowanej środkowej części, cztery sceny z życia świętej Barbary. Dlaczego on jest taki ważny? Bo to jest niewątpliwie malarz, który uczył się gdzieś daleko, prawdopodobnie otarł się w jakiś sposób o wiedzę tego, co dokonano w pierwszej ćwierci, czy w pierwszych 15 latach na terenie Niderlandów, czy na terenie Burgundii, gdzie pracowali wielcy artyści pochodzący z Brugi, z Brukseli i z innych miast niderlandzkich, którzy próbowali jeszcze w taki sposób trochę intuicyjny ogarnąć przestrzenią w miarę jednolitą sceny figuralne. Jemu się to jeszcze nie całkiem udaje, bo przecież Państwo widzą, że Barbara, która ucieka z wieży, no ucieka z jakiejś wieży, w której mogłyby być, nie wiem, hodowane jakieś zwierzątka domowe, a nie postać ludzka. On jeszcze tego nie potrafi przeprowadzić, ale co umie zrobić? Umie stworzyć postać ludzką, którą osadza na posadzce w odpowiednim rozkroku, nawet w lekkim kontrapoście, jak ta lewa postać i nadaje jej rysy w miarę zbliżone do rysów człowieka wówczas żyjącego i ma opanował już na tyle środki obrazowania, że może to przeprowadzić.
Od niego zaczyna się wielki przełom w malarstwie śląskim, powolny przełom, ale to jest znak, że zmienia się w ogóle nastawienie do obrazowania. Pod tym względem malarstwo śląskie jest tutaj niewątpliwie malarstwem czołowym, obok malarstwa Pomorza Krzyżackiego. Małopolska jest dużo bardziej konserwatywna, jak nie wiem, czy zdążymy to zobaczyć. Małopolska jest obszarem, gdzie jest duże bardzo jeszcze przywiązanie do pewnych tradycji stylu międzynarodowego. Proszę Państwa, tutaj chciałbym tylko powiedzieć, bardzo krótko zwrócić Państwu uwagę na to, jak wyglądały olbrzymie poliptyki. Ten pochodzi z Legnicy, z roku 1400, jest datowany na rok 1466. Jakie one stanowiły kolosalne wypełnienie przestrzeni prezbiterialnej w kościele i właśnie jak one skupiały wzrok uczestniczących w mszy świętej na tym przedstawieniu historii świętej, która tutaj często ogniskowała się na pewnych wydarzeniach szczególnie lubianych w późnym średniowieczu, jak na przykład śmierć Matki Boskiej w jej takiej wersji, która w tym czasie w środkowej Europie jest stosowana. Ale mamy także na Śląsku dzieła malarzy, którzy przyjeżdżają tutaj na Śląsk z Frankonii, jak ten mistrz, tak zwany mistrz ołtarza świętego Wolfganga, który z kolei dokonał rzeczy dość niezwykłej, mianowicie połączył wszystkie trzy etapy legendy czy historii chwały Marii, od jej śmierci, przez pogrzeb dokonany przez apostołów, przez w niebo wzięcie przez Chrystusa, wzięcie do nieba i wreszcie aż do koronacji. Wszystko to połączył w jednej scenie, której centralną postacią jest Maria, która w tym przypadku wyłania się z sarkofagu w otoczeniu apostołów. To jest aluzja do śmierci, do pogrzebu Marii. Ale tę Marię przyjmuje Chrystus, który jednocześnie już ją koronuje i bo aniołowi powierzono tą funkcję koronowania. Anioł jest oczywiście w tym przypadku wysłannikiem jej syna. I w tym przypadku mamy tylko jedną postać Marii. O czym to świadczy? O tym, że ci artyści szukają rozwiązań niezwykle indywidualnych, w których zawarta jest właśnie ta sama treść, którą myśmy tam oglądali w przypadku poliptyku Grudziąckiego, ale treść ta tu jest skondensowana do położenia nacisku, największego akcentu na postać Matki Bożej. Tu jest ołtarz, który przedstawia zwiastowanie, który też pokazuje, jak bardzo sztuka późnego średniowiecza potrafiła szukać rozwiązań indywidualnych, ciekawych, powiedzielibyśmy, używając dzisiejszej terminologii, nietuzinkowych. Bo ta scena, która ma zasadnicze znaczenie dogmatyczne, czyli mówi o wcieleniu Zbawiciela, ta scena została tutaj ubrana w legendę o pewnym zwierzęciu, które się cieszyło sporą popularnością w średniowieczu. Mianowicie w legendzie o jednorożcu, o takim czworonogu, który był bardzo płochliwy, dziki, ale który dawał się ułaskawić czy obłaskawić tylko jednej postaci, mianowicie dziewicy, bo Maria nie straciła swojego dziewictwa mimo narodzin i zostało tutaj przedstawione zwiastowanie w formule, w której anioł jest myśliwym, który goni za jednorożcem, a jednorożec znajduje schronienie na łonie Matki Boskiej. To jest ostatnia sala, którą zwiedzamy razem. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, że niekiedy w przypadku pewnych tematów niejako inscenizowano wydarzenia, tworząc wielką grupę rzeźbiarską. Znamy takie grupy na przykład z jednej z bocznych kaplic katedry w Strasburgu, gdzie pokazywano jakiś duży wycinek z dzieła Zbawienia
w formie figur pełnoplastycznych, które ustawiano tak, jakby one grały w rzeczywistym wydarzeniu. Tutaj mamy przedstawienie Chrystusa w Ogrojcu, Ostatnią Wieczerzę, wreszcie pochód na Kalwarię. Jest to jeden z takich przykładów, który właśnie pokazuje, jak dokonywała się ta inscenizacja. I może już na sam koniec bardzo szczególny przykład pobożności maryjnej, całkowicie też indywidualnej. Ja bardzo chcę silnie podkreślić, że w średniowieczu czerpie się z tych różnych zespołów i czerpie się z tradycji, ale jednocześnie tworzy się rzeczy zupełnie nowe, oryginalne. To jest tablica, która pochodzi z kościoła Bernardynów we Wrocławiu, czyli są to franciszkani obserwanci, która to tablica ma im pomagać w modleniu się. Stoimy tutaj blisko zjawiska różańca. Obraz nazywa się Corona Beatissime Virginis Marie, co zresztą jest tutaj napisane na tej banderoli, którą Państwo widzą koło głowy Matki Boskiej. Widzimy tam zakonników z klasztoru bernardyńskiego we Wrocławiu, jak odmawiają Zdrowaś Maria, ale przedmiotem ich pobożności i refleksji jest siedem stref, każda zawierająca po siedem przedstawień, które odnoszą się do różnych tematów i które pokazują, jakie tematy mogą być podstawą tej pobożnej refleksji zakonników. Idąc od dołu, to są najpierw dwie strefy dotyczące życia Chrystusa, Jego dzieciństwo i Jego męka. Potem mamy strefę, którą by można określić jako strefę chórów niebieskich, to znaczy poszczególnych grup świętych, które to grupy świętych stanowią otoczenie Chrystusa na majestacie w świątyni, przepraszam, w niebie. Potem mamy dwie strefy, które są poświęcone przywarom, grzechom głównym i temu wszystkiemu, co stanowi zło i nad czym też trzeba dokonywać refleksji. Potem wyżej to już są cnoty i wreszcie najwyżej przedstawienie pewnych grup społecznych czy grup ludzkich w społeczeństwie średniowiecznym, na przykład duchowieństwa i ludzi różnych tam, różnych stanów, jeżeli tak można powiedzieć, które w rozmaity sposób, ale zawsze z wiarą oddają hołd Marii. Proszę Państwa, na tym niestety musimy skończyć, bo ja niezdyscyplinowanie nie utrzymałem się w terminie. Niezwykle, niezwykle Panu Profesorowi dziękujemy za to właśnie nieutrzymanie się w terminie. Dziękuję.